Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie test. Dawno nie było testu, mam wrażenie, przynajmniej tuszu. A ten tusz leżał u mnie już, wiecie co, w kolejce bardzo długo. I pomyślałam, że w końcu pora go przetestować, bo jeżeli będzie fajny, to będę wiedziała, że warto do niego wracać, a tak to nie wiem. I to jest False Lash Superstar Red Carpet Black z L'Oreala. I mamy tutaj dwie części tego tuszu. Jedna jest biała, druga jest czarna. I może bez zbędnego gadania zacznę malować rzęsy. Zobaczymy, jak on wygląda. W ogóle to chciałam powiedzieć, że niektórzy zarzucają mi czasem, że na takich rzęsach jak ja mam, to wszystkie tusze wyglądają dobrze i że bez sensu. Ja uważam, że nie, dlatego że ja zawsze zwracałam ogromną uwagę na to, jak tusz wygląda, co robi z rzęsami. I ciężko mi dogodzić, tak jak w wielu sprawach niestety, ale jeżeli chodzi o tusz, to ja mam naprawdę duże wymagania. I on musi rzęsy ładnie podkreślać, ładnie wydłużać, podkręcać najlepiej, troszkę je pogrubiać, nie sklejać, ładnie rozczesywać, no i przede wszystkim musi dawać efekt wow. I dobrze, jakby ich nie prostował na końcach, po prostu jakby nie były takie proste, jak druty, nie sklejały się, no ale... Także ja na to zwracam bardzo uwagę. I dlatego mówię też Wam, co myślę, bo wiele tuszy też się u mnie nie sprawdza, one mogą być... Ja też uważam, że wiecie, z tuszami trzeba nauczyć się pracować i wiele tuszy ma potencjał, ale trzeba nauczyć się z nimi pracować i trzeba dać im szansę, ale czasami dzieje się tak, że no nie zrobimy, wiecie, z byle jakiego tuszu nagle, jakiegoś rewelacyjnego. Także dobra, nie gadam już, nakładam tusz i to będzie tak, pierwsza warstwa. Nie używam jeszcze tego tuszu. Kiedyś, dawno temu, miałam takie tusze z L'Oreala. Maluję sobie tylko jedno oko, żeby widać było różnicę. Miałam takie tusze, bardzo je lubiłam, takie właśnie dwuczęściowe, że jedna część to była taka właśnie biały tusz, biała odżywka, zależy właśnie jaki to był rodzaj. A potem przestałam używać tych tuszy, bo znalazłam tyle innych fajnych, że tak to wygląda. Nie wiem, czy nałożę też na dolne rzęsy, bo to już może być lekka przesada. No ale tak. A nałożę, jak test, to test, prawda? I teraz chyba za długo nie możemy czekać, aż wyschnie ta pierwsza warstwa, dlatego że jak to już... O! Taką maszczoteczkę, nie spodziewałam się, nie otwierałam w ogóle tego tuszu. Taka wygięta. Włosie jest chyba naturalne, tak, naturalne, to nie jest syntetyczne. No i zobaczymy, co to robi. A no właśnie, nie czekamy za długo z tą białą bazą, bo jak to zaschnie, to będzie takie... Te rzęsy będą takie właśnie wtedy jak druty, że nie da się nic z tym zrobić. Takie twarde strasznie. Ale też... To jest właśnie tak jak odżywkę. Miałam kiedyś odżywkę z Eveline. I z nią też trzeba było nauczyć się pracować, bo jak za bardzo przeschła, no to wiecie, to było już trudno. Bo była, te rzęsy były takie twarde i nie dało się z nimi nic zrobić. Ani podkręcić, ani rozczesać, nic kompletnie. A jak za szybko znowu się zrobiło, no to wiecie, to ona nie zostawała za bardzo na rzęsach, tylko się tak zdejmowała razem z tuszem, kiedy go nakładaliśmy. Wiecie co? Ja chyba odzwyczaiłam się od takich zwykłych szczoteczek i bardzo lubię silikonowe. U mnie się silikonowe szczoteczki sprawdzają. Dobra, tak wygląda jedna warstwa, ubrudziłam się. No bez szału, powiem szczerze. Teraz dołożę drugą, poczekam aż to wyschnie. Oczywiście się ubrudziłam, ale za chwilę to wytrę, więc zobaczymy. Nakładam drugą warstwę. I zobaczymy, czy to coś zmieni. Dobra, tak wyglądają dwie warstwy. Mam nadzieję, że to widać. Rzęsy są mega wyczesane, nie spodziewałam się. Spodziewałam się raczej efektu, że będą posklejane, takie wydłużone, pogrubione i taki, wiecie, efekt bardzo teatralny i taki, wiecie, red carpet, że będą takie naprawdę mega widoczne, a one są ładnie wydłużone, ale są bardzo ładnie rozczesane i to oko jest takie właśnie fajnie otwarte, mam nadzieję, że to widać. Wiecie co, ja pomaluję drugie oko i zaraz wrócę. Wracam do Was i opowiem Wam, co myślę, żebym tylko nie zapomniała wszystkiego, co chcę Wam powiedzieć. Po pierwsze, kiedyś miałam taki tusz i powiem Wam tak, była taka wersja czerwona i tamten tusz był taki bardziej gumowy, bym powiedziała, taki gumowaty. Formuła tego tuszu taka była, dlatego że kiedy się go zmywało, to on się nie rozpływał, nie rozmazywał, tylko schodził takimi grudkami.
I to właśnie było jak guma, takie miękkie, takie wiecie, jakby nam po prostu guma, nie wiem, do ścierania schodziła z rzęs. I dawał efekt takich właśnie, coś czego się spodziewałam, takich pogrubionych mega, wydłużonych, takich podkręconych rzęs, takiego właśnie efektu wow, takich sztucznych rzęs. Ten tego nie daje, ale robi coś innego. Ten tusz, tak, efekt mi się podoba. Podoba mi się teraz, co prawda nie jest lekko, więc trzeba nauczyć się z nim pracować, ale rzęsy są bardzo ładnie wyczesane i są takie, to oko jest takie otwarte, one są takie rozczesane i takie rozłożone na całym oku. Mam nadzieję, że to widać. I że widzicie właśnie, to one są bardzo ładnie wydłużone. Ta biała warstwa chyba jednak coś robi. Tak mi się wydaje, że to właśnie przez ten efekt one są tak do końca wydłużone, do końca jest pociągnięty tusz. I one po prostu ładnie, wiecie, to jest taka baza powiedzmy. Fajnie, podoba mi się jak wygląda. Co prawda ma wady i to jest właśnie to, że kiedy nakładamy tą bazę, to musimy nałożyć szybko potem tą drugą warstwę, ale musimy znaleźć odpowiedni czas, bo jak nałożymy od razu, to ona nam zejdzie. I najgorsze jest jeszcze to, że ona zaczyna jakby łączyć się z tuszem, który w efekcie, kiedy nakładamy, rozczesujemy, im dłużej rozczesujemy i nakładamy ten tusz, tym bardziej jakby nierównomiernie ściąga nam warstwy, które już się nałożyły. Nie wiem, czy Wy znacie ten efekt, ja często się z tym spotykam, że jak nakładam kolejną warstwę, to na przykład na końcach ten tusz się ściera, jakby tak się grudkuje, robią się jakieś takie kawałki i na przykład, nie wiem, mamy też tak, że ze środka rzęsy nam w ogóle zejdzie jakby tusz i mamy tam trochę u nasady, trochę na samym końcu, jak zaczynamy nakładać na koniec, to się robi jakaś taki wielki, wiecie, taka kupa i nie da się tego rozczesać już, dlatego że ten tusz po prostu zaczyna cały schodzić, że nie da się z nim pracować już jak przeschnie, więc musimy z nim bardzo szybko pracować. Najlepiej byłoby, wiecie, nałożyć raz, idealnie rozczesać rzęsy i w ogóle, wiecie, no, mieć idealny efekt, no ale tak się nie da. Więc trzeba z nim też trochę popracować, trzeba się nauczyć, ale póki co wydaje mi się, że efekt jest fajny. Co prawda ja lubię efekt, wiecie, takich bardzo pogrubionych, takich sztucznych rzęs, ale one wyglądają bardzo ładnie. To oko jest takie otwarte, te rzęsy są, widać je, widać oko i widać, że one są tak ładnie rozczesane i wydłużone i lekko podkręcone, co właśnie przy moich prostych rzęsach właśnie robi taki efekt, że to oko jest takie otwarte, że one są takie proste i wtedy to tak, no, znika trochę jednak. A przy tym tuszu mam wrażenie, że naprawdę ładnie wygląda. Także mimo tego, że się nie spodziewałam, że wolałabym, żeby był może zbliżony do tej formuły tego czerwonego tuszu, to wydaje mi się, że naprawdę jest całkiem fajny. Chociaż na tę chwilę, gdybym miała porównać, to nadal z tuszy L'Oreala wolę i to są moje ulubione tusze, ten fioletowy i zielony z serii Volio Million Lashes i ten False Lash Effect Wings. Także tamte wygrywają nadal. Bo tym zielonym też można właśnie uzyskać taki fajny, rozczesany efekt, ale ten też nie jest zły, muszę przyznać. To naprawdę myślę, że to jest kwestia nauczenia się. Aha! Coś, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że właśnie myślę, że to jest też za sprawą tej końcówki, która ma włosie naturalne, to nie jest silikonowe. I myślę, że formuła tego tuszu też jest taka, że za dużo nie nabiera się na tę szczoteczkę, więc nie tworzą nam się takie grudki. To nie jest tak, że na przykład nakładamy za dużo tuszu i musimy go potem rozczesywać, bo jego jest tutaj stosunkowo mało jakby na tej szczoteczce, więc musimy go dokładać jakby. Więc myślę, że to dlatego. Ale no to wiecie, to takie moje pierwsze wrażenie. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. Bardzo ładny efekt. Fajnie rozczesane rzęsy i myślę, że to jest w dużej części jednak za sprawą tej bazy, bo gdyby nie ta baza, to bym tuż myślę, że tak by nie wyglądał. Także dajcie znać, czy używałyście tego tuszu, czy Wy go lubicie. Jakie są Wasze ulubione może tusze i tak, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli macie coś do napisania, to piszcie na dole. I ja Wam dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach. Pa!